Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Elo, witam was w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Blaszka. Cześć wszystkim. No i generalnie Blaszka tutaj jako burżuj serwerowy wygrał wszystko na ruletce i sobie postanowił zakupić, jak to się nazywa, rezerwację. Przez co no znowu nie było losowania, kto weźmie udział, ale teraz już zwiększyłem cenę do tak zaporowej, że no chyba, że jakiś hazardzista znowu się znajdzie. No, nie na ruletce, tylko na blackjacku, bo na ruletce się przegrywa, na blackjacku się wygrywa. Na blackjacku się wygrywa, no nie, dajesz poradnik i teraz będzie trzeba usunąć całkowicie, bo wszyscy będą wygrywali. Generalnie tutaj Blaszka gra do minusem, więc też sobie wziąłem, którego swoją drogą w sumie dawno nie używałem. O, siedzi. No dobra. A co dobra? Dobra, bo ja tutaj tak z biegu włączyłem tą giereczkę, dobra, teraz jest... Dobra, pytanie na start. Jak długo grasz, jakie masz rangi, w co grasz poza Rocketem? Dużo tych pytań. Ogólnie to gram rok jakoś. W grudniu zacząłem tego. Ty... Jak chciałem mieć zblokować. Dobra, poczekaj, bo ja właśnie... Dobra, no, zacząłem w grudniu w tamtym roku. I jestem hardstack D3, D2. Hardstack D3, D2? Tak, znaczy w tym sezonie. Od początku sezonu masz D3, D2? Tak. A na jedynkach? Na jedynkach mam D2. No, i teraz to się tak wyrównało, bo zawsze się miało niższą rangę na jedynkach, a teraz to tak w sumie na to samo wychodzi. Po tym zmianie rangi. Myślałem, że cię zdemowałem w ogóle. Co, ghost hita miałeś? Ale się dziwnie czuję tym dominusem. No i kolejne, najważniejsze pytanie. A, nie powiedziałeś w ogóle, co grasz poza Rocket League'iem, jeżeli w coś grasz. Znaczy grałem, ogólnie to moja kariera CS-owa się zaczęła jakoś w 2015. Czekaj, a ja kojarzę jakiegoś Blaszkę, czy to ty? Co, w CS-ie? W sensie, bo kojarzę, to taki głupi strzał, ale mi się kojarzy, że był jakiś Blaszka. Dziś widziałem na filmie Blaszkę przynajmniej. Znaczy, nie wiem, czy, w Izaka Bors, czy w czymś takim? No nie, to raczej nie, to jest po prostu nie. No ale kontynuując, jakby porzuciłem całą swoją karierę CS-ową. Na rzecz lepszej gierki. Na rzecz Rocket League'a, tak, i teraz no nie gram w nic poza Rocket League'em. No i prawidłowo. Jakby jestem totalnie uzależniony od tej gry. Nie no, naprawdę wciąga. Teraz dużo osób się o tym przekonuje, bo free to play i te sprawy. Znaczy mi się bardzo w tej grze podoba to, że jakby widać w niej jak progres. No, postęp, robi. No to jest straszne, bo w innych gierkach, w sensie Rocket jest taką gierką, że nie wystarczy wiedzieć jak coś działa, tylko trzeba po prostu to mechanicznie potrafić. No. Bo na przykład w takim CS-ie to sobie zapamiętasz jak rzucić jakiegoś smoka, granat i tak dalej. W Valorancie zapamiętasz co kto robi i już jesteś git. A tutaj to wiesz, co z tego, że wiesz co to jest flip reset, co z tego, że wiesz jak zrobić koksir pincha, jak potem nie potrafisz tego wykonać. No, dlatego to jest na pewno bardzo fajna rzecz w Rockecie. No i na pewno ciężko wejść w tę gierkę. Na początku każdy jest taki beznadziejny, że to jest hit. W sensie tak, nie ma drugiej takiej samej gry, skąd byś mógł mieć jakąś pamięć mięśniową, nie? No tak, w sensie nawet nie masz czym to skojarzyć tak naprawdę. Wchodzisz do Rocketa i to jest zupełnie co innego. Kojarzy ci się, że samochodzikiem tak jak jeździsz, ale to tak ważne jest latanie, że to w zasadzie nie ma znaczenia. Czekaj, bo się zagadaliśmy, a nie padło jeszcze najważniejsze pytanie, czyli co tam jadłeś na obiad? Jadłem dosłownie 20 minut temu. Jadłem lasagne z wczoraj. Lasagne z wczoraj brzmi dobrze. Tak, nie no, na drugi dzień jest najlepsze, jak się już tak troszkę, wiesz, ten ser zastygnie. Jak już trochę przystygnie, nie parzyw język. Bo nie ma podgrzewania, to jest dla słabych ludzi. No, ale tak samo pizza na drugi dzień jest lepsza dla mnie. Bum, zastygnięty ser, to jest to. Bum. Bum. Czekaj, nie, to obraz nie ta strona. Wow, flipka miałeś, skąd? No, z nienacka, a skąd? Właśnie widzę jakieś z nienacka, jest to flip. O nie, no co to w ogóle było? No to był tak zwany musty bump, nowa mechanika. Nie, to był mój paraliż lewego kciuka bardziej. Paraliż kciuka, też się zdarzają takie rzeczy. Dobra, a właśnie, ja mam pytanie do ciebie. Jak ty trzymasz pana? Patrz, bo... Okazało się ostatnio właśnie, że trzymałem jak głupek, bo no używam tylko... Ja trzymam tylko jeden palec na L2 i L1. Tak, ja mam dokładnie tak samo. Ostatnio się dowiedziałem, że każdy, kto ogarnia gierkę, trzyma osobno dwa palce, ale ja nie.
No tak, ja się o Tadiego to dowiedziałem, że źle. Ja dokładnie to samo i mi też powiedział, bo go spytałem tak z ciekawości, jak on to trzyma, bo w sumie czasami przy recoverach ciężko mi trzymać po prostu drift, który mam na L1. A ty masz rola na L1 i R1? Rola R-roll zwykły mam na L1, R-roll right mam na L2, tak też dziwnie. Na tym samym co wsteczny mam R-roll 1. Który w sumie najczęściej używam, poza zwykłym. A tego Errol Lefta to w ogóle chyba nie używam. No, bez boosta. Bang. Nie wiem, ja mam rola na lewo na L1 i rola na prawo na R2, znaczy R1. No. I żałuję, że tak się przyzwyczaiłem. Czemu? Bo... Ponoć tak się dobrze gra. Ale jakoś rzadko bardzo używam R-rola w prawo. No to ja rzadko bardzo w lewo. Ale to chyba bez różnicy, nie? Chociaż nie wiem, czy do torna i do flika nie jest ważniejszy roll w prawo. Czy to nie ma znaczenia? W sensie nie do czegoś tam, nie pamiętam do czego. Do czegoś chyba jest przydatny. No, no dobra, to co? Nie skupiałem teraz te gier jakoś. W sensie też tak patrzę, co się stało, że jest 20 sekund, bo tak się ogarnąłem pod koniec. No dobra, blaszka ponoć startnął coś na zasadzie boomerbola, ale widzę, że jakoś taki mało hardkorowy. Tak, czyli... bo to jest właśnie taki... delikatny. Tak. Pussyball, czy coś. Tak, pussyball. No, czyli oczywiście wiadomo, dla profesjonalistów. Tutaj już zaspoilerowałem pytanie, ale czy chcesz może kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam wszystkich oglądających ten filmik. Już myślałem, że samobój leci. Czekaj. O kurde. No i w sumie nikogo więcej nie pozdrawiam. Nikogo więcej. Jak ktoś nie ogląda, to i tak by nie usłyszał, więc po co? No tak. O. Ale bramka idealna. Generalnie nie wiem, czy wiecie, ale Blaszka to ten słynny clip hitter z kompilacji. Tak, tak. Tak, tego miliony osób głosowało. Tak na oko. Nie, no, może nie miliony, ale tam tysiące już podchodzi pod tysiące. No, miliony tak na skalę światową jakby było. Dobra, ty masz jakieś niesamowite kikofy. Niesamowite kikofy. Bang. Teraz? Nie, nie trafię tak. Jeszcze No nie, nie! Dobra, nieważne. Dobra, dobra, XD. A, jak widzimy, brak honoru tego nie, zawodnika. Jest 1.5 boost jakoś bardzo szybko. Bardzo szybko, po prostu. Nie, no po prostu jest tam słaby to. Ile ty grasz w Rocket League? Może od kiedy? Z 3 lata? Od 3 roku lata. Gram tak sporo. Ja strasznie żałuję, że no, grałem w tego CS-a, a nie w tego Rocket League'a. No, jak wszyscy słyszycie, jak ktoś się zastanawia, w co warto grać, to już wiecie. O kurde, no. Ale zasadził. Z 1000 na godzinę, albo 136. Kurde, no, tak blisko. To już na zasadzie farto było. Kusi zdemował. O ty, paruwo, ale mogę cię zdemować. Właśnie chciałem powiedzieć, że Kusi mnie cię zdemować, ale na nagrywkach to honorowy będę. Nie, ja nie potrafię latać na tym buście. Nie, a ty rzadko grasz taki boost, bo w sensie to tak ustawiłeś randomowo po prostu, czy co? No, gram pierwszy raz. Taktyczne ustawienia przypadkowe. Nie zdążę. Generalnie jak ktoś chce wziąć udział w takim odcinku, bo oczywiście zapomniałem znowu powiedzieć, to teraz po podwyżce cen w sklepiku na Discordzie, mam nadzieję, że będzie w końcu ten taki normalny sposób na dostanie się do odcinka. Czyli po prostu w jakiejś tam randomowej chwili na kanale Pogaduchy na naszym Discordzie oznaczam rangę chętni na nagrywki. Nie, przepraszam, Edek versus Widzowie. No i no zwykle pierwsza osoba po prostu brała udział, która się zgłosiła. Teraz nie wiem, może zrobimy tak, że na przykład bot będzie wybierał spośród tam paru osób, które się w trakcie 5 minut zgłoszą czy coś. Ile kosztuje teraz? Nie wiem. Więc dałem podwyżkę i chyba dam jeszcze jedną podwyżkę, bo zobaczę, ile ludzie mają kasy. Ależ tutaj double tap. No. Boję się tutaj kopnąć mocno, bo jakoś odbija się śmiesznie. Boję się mocno kopnąć. Okno wybije komuś. Boom. O, myślałem, że tu double tap do swojej bramki będzie. Nie, nie. Z takich. Aj. Bang. Aha, dobra, nie bang. Czy to wejdzie? W ogóle mega cicho dzisiaj grę ustawiłem. Aha. O, aj. A, kurczę, kiedyś wejdzie. No tak, wiesz co? Tak się to wydaje, ale ciężko przez tego boosta mimo wszystko wyczuć, kiedy wylecieć do piłki. No. Zwłaszcza na ranch, no bo ta piłka leci szybko i nie wiadomo, co z nią zrobić, nie? Ła, co za agresor.
O, nie trafiłem. Pan Blaszkan Metalu. Przepraszam, że są takie agresywne. Panie agresywny, skąd ta ksywa? Moja ksywa? Od nazwiska. Aha. Znaczy, można powiedzieć, że ja jakby nie mam imienia... Oj, nie mam imienia, bo każdy na mnie mówi Blacha. Blacha? Tak, ale Blacha mi jakoś tak nie pasuje na Steamie, to sobie ustawiam Blaszka. Blacha groźnie brzmiałoby. Dobra. No, każdy mi... Trichard. A tryhard chcesz? Czyli żeby było milej, to Blaszka. Tak, Blaszka, bo Blaszka brzmi takie ten, tylko jakby... Blacha to jak z gangu. No troszkę tak. Jak łysy, siwy. Znaczy, nie, nawet się nie potrafię powiedzieć, ile razy ktoś mi powiedział, kurczę, Blaszka, tak. Czy tak, no, Blaszka. Czemu ja na to nie wpadłem jeszcze? No nie, jestem zawiedziony teraz. Nie wierzę. To wiesz, co mnie wszyscy zawsze gadają, Edek z Krainy Kredek. No, także no. Najlepiej to wytnę, bo pewnie 1000 komentarzy by znowu było. Albo jeszcze z Gredek. O, to są dwa ulubione teksty wszystkich. O nie, przegrywam. Jak do tego doszło? Nie wiem. Właśnie... Nie mogę czytać piłki tej. Ten fragment się wytnie. Nie, no, autotuna się tutaj tego. O! No. Ajajaj, prawie, prawie. Ach, tak, z niej zależało, żeby do intra było. Blisko. Nie trafione. Ja cię zaliczam, Tomra. Ty zaliczasz? To jest 7-5, jak widzimy. Czemu? Bezlitośnie wykończyliśmy tutaj Blaszkę. No, nie miał szans od samego początku. No. Nie, no myślę, że generalnie fajnie wyszedł odcinek. Tutaj dziękuję jeszcze raz za zgłoszenie się. Proszę. O, dobrze, że nie powiedziałeś, nie ma za co, tak jak 90% pewnych osób. No i co, jeszcze na zakończenie żebranko, to tam wiecie, o co żebram. Elo, elo. Siema.